siedziba dużej firmy stoi niedaleko świątyni opatrzności w intensywnie rozrastającej się dzielnicy mieszkaniowej. Choć dobrze wyeksponowana, zachowuje skromność. Z daleka wygląda jak kilka osobnych budynków. To jednak jeden budynek, tyle że podzielony na 5 segmentów, każdy dla innego działu firmy. Dzięki temu, mimo potężnej powierzchni, nie dominuje nad resztą parku biurowego, w którym mieszczą się także siedziby innych, już nie tak wielkich firm. Wszystkie segmenty połączone są centralnym, przeszklonym korpusem. Twórcom budynku zdarza się porównywać segmenty do cypli, a dziedzińce do fiordów. By uniknąć monotonii, każdy segment rozbito na dwie części przy pomocy barwy i faktury. Od południa elewacje są jasne. Okna otoczono pionowymi ceramicznymi płytami, tak zwanymi żyletkami. Dają one elewacjom trzeci wymiar i osłaniają wnętrza przed słońcem. Staranną kompozycję pełnych płaszczyzn, okien i prostych kątów przełamują mocno wysunięte, ciemne ryzality z zaokrąglonymi krawędziami. To ukłon w stronę architektury jeszcze sprzed wojny. Od północy widzimy ciemne, połyskliwe ściany. Ich wielkie okna służą doświetleniu wnętrz. Wnętrza nie są biurową sztampą. Pełno w nich światła i przestrzeni. Chłodne grafitowe ściany zestawiono z ciepłym wykończeniem sufitów. Jasne posadzki w holu odbijają światło wpadające przez szklany dach i ściany. Wszędzie panuje pogodna równowaga. Ma podkreślać stabilność firmy i jej dążenie do perfekcji. O klasie biurowca decydują tu wysokiej jakości materiały, detale i kompozycja. Wpisuje się w charakter dzielnicy, nawiązując zarazem do dobrych tradycji przedwojennej architektury Warszawy.